Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć, mamy dzisiaj poranek, dziecko już jest w szkole, a ja przyszedłem sobie do naszego ogrodu, pięknego zresztą ogrodu, żeby pokazać Ci przede wszystkim cudowne kamforowce. O, proszę, te drzewa. Widzisz? Te drzewa to kamforowce. Pachną przepięknie, a ich kora, no nie o tej porze roku. Ich kora, o, tu. Odchodzi, kiedy jest pora, kiedy ta kora odchodzi, zapach, jaki tu się unosi, kamfory, jest nieprawdopodobny. Dobra, chciałem pokazać, bo zapomniałem w ogóle, że one tu istnieją, tak często obok nich przechodzę. No chyba, że jest właśnie pora zrzucania kory, wtedy wiem, że one tu są. Ja nie mogę się doczekać mojej pysznej, świeżutkiej kawy, ale zaraz dojdę do domu i się napiję. Natomiast chciałbym Ci wyjaśnić, dlaczego ja w ogóle o tym wszystkim opowiadam, mówię o tym wszystkim dlatego, że kiedyś zauważyłem takie bardzo fajne określenie na cały zakres tej wiedzy, takiej wiedzy wywiadowczej, którą wykorzystuje się w życiu prywatnym. To znaczy, to było sformułowanie angielskie i bardzo mi utkwiło w głowie z prostego powodu. Akronim nazywa się SID i od razu mi się skojarzyło z El Cidem. Nie wiem, czy wiesz, kim jest El Cid. El Cid to taki bohater narodowy hiszpański, choć z dzisiejszego punktu widzenia powiedzielibyśmy, że niezły zakapior, który po prostu popędził cały kalifat Kordoby z Hiszpanii i odzyskał tą ziemię ponownie dla Hiszpanów. Ale nie o El Cidzie będę mówił, tylko o tym, czym jest SID. S-I-D. Self-Intelligence Development. Jest to takie coś, co mógłbym przetłumaczyć, przepraszam, mam tylko dwie ręce. Jest to takie coś, co mógłbym przetłumaczyć jako samorozwój potencjału wywiadowczego człowieka, coś takiego. O co chodzi? Chodzi o to, że w życiu osobistym również można wykorzystywać umiejętności wywiadowcze, kontrwywiadowcze. I to nie w żaden napuszony, nie wiem jak sposób, tylko chodzi o bardzo konkretne wykorzystanie narzędzi, które są, istnieją, zostały wypracowane przez dziesięciolecia. O co mi chodzi? Chociażby o to, że musimy, nic nie musimy, możemy. Chodzi mi o to, żeby pracując, postępując z ludźmi, spotykając się, klasyfikować ich i profilować, tak jak to robi na przykład poligrafer. O. Aby rozpytywać ludzi, prowadzić wywiady, tak jak to robi wywiadowca, jak to robi również poligrafer, tak, bo on też musi takie rzeczy robić. Budować sieci kontaktów, tak jak buduje się sieć agenturalną. Stosować dokładnie te same metody. To są metody uczciwe, to są metody uporządkowane. W biznesie szczególnie one bardzo dużo pomagają. I nie chodzi o żadne tajności, chodzi o sposób postępowania z ludźmi, chodzi o to, o sensowność, logiczność postępowania, o takie kwestie. Cóż jeszcze? Przeprowadzanie rozmów tak, jak robią to wywiadowcy. To z jednej strony. Przeprowadzanie rozmów tak, jak to robią śledczy. To jest również bardzo przydatne. W życiu mamy bardzo, bardzo różne sytuacje. Cóż jeszcze? Tutaj rzucam okiem na moją ściągę, osiąganie porozumienia dokładnie tak, jak to robią negocjatorzy. To są te same techniki. Te techniki, które, daj Boże, prowadzą do tego wyniku win-win, gdzie wszyscy wygrywają, ale czasami tak nie jest. No, chodzi o to, żeby realizować swoje cele. O celach mówiłem wczoraj, prawda? Aha, właśnie, a propos celów. Ja bardzo dziękuję za wszystkie prywatne wiadomości, które dostałem po wczorajszym szpiegu live. Rewelacja, bardzo dziękuję. Bardzo fajny oddźwięk, ale mam ogromną prośbę. Piszcie te rzeczy w komentarzach. Dzięki temu tym postom robi się zasięgi. Te zasięgi docierają do innych osób, do których jakoś tak nie mają na razie szansa dotrzeć. A chyba warto, nie? Więc tak, o, stoję tutaj pięknie, tu jest klif, za klifem jest morze, nie zobaczycie go dzisiaj, z tego prostego powodu, że jest mgła, co znaczy, że idzie ciepło albo zimno, chyba ciepło idzie.
Co następnie? Następnie, jakie to umiejętności? Gromadzenie informacji, zbieranie ich. Tak jak to robi researcher. Przede wszystkim researcher. Czy jest to researcher wywiadowczy, czy jest to researcher analityczny. To nie ma większego znaczenia. Chodzi o umiejętność gromadzenia informacji, a konkretnie gromadzenia danych oraz analizę tych danych i tworzenie z nich informacji, a następnie przekształcanie w wiedzę. Tak jak to robią analitycy. Potężna umiejętność nawet przy czytaniu mediów, przy dzisiejszej wojnie informacyjnej i tej całej masie fejków, którym się poddajemy. Wszyscy. Wszyscy. Praca w zespołach i tworzenie zespołów tak, jak to robią specjaliści i tak, jak to robią wywiadowcy, ale z wywiadu za granicą. O co chodzi? Chodzi o to, że jest to umiejętność tworzenia nie tylko zespołów formalnych, takie, które istnieją, działają i wszystko gra. Chodzi o to, żeby tworzyć zespoły z ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że są w zespole. To już inne umiejętności, rozmów, postępowania, tak jak z agenturą, postępowania z ludźmi, tak jak osiągania porozumienia w typie negocjatora, to zarządzanie konfliktami. To wszystko właśnie jest umiejętność, którą można nabyć. Cóż jeszcze? Decydowanie i zarządzanie. Decydowanie i zarządzanie oparte przede wszystkim na dowodach, tak? Ale nie tylko. Na intuicji również. Na dowodach lub na intuicji dokładnie. Ponieważ intuicja nie jest tym, co się może wydawać. Intuicja nie jest czymś z kosmosu. To jest coś bardzo realnego. Intuicja opiera się przede wszystkim na ogromnym doświadczeniu. Często mówimy, że podejmujemy decyzje, podjęliśmy pod wpływem intuicji. Ale nie mamy żadnego doświadczenia, nie mamy nic, na czym moglibyśmy się oprzeć, ale tak czuliśmy. A często jest to na przykład obawa. Podejmowanie decyzji, albo jej niepodejmowanie, co też jest podejmowaniem decyzji, opartej na przykład na obawie, na strachu, to nie jest podejmowanie decyzji opartej na intuicji. Ja to kiedyś jeszcze będę wyjaśniał, także zresztą. Te wszystkie umiejętności, które teraz tak wymieniłem, właśnie to są zakresy umiejętności, ja o nich będę jeszcze mówił, będę tłumaczył. Myślę, że mamy bardzo wiele odcinków Szpiegu Live przed nami, gdzie będę mógł o tym mówić. Także jeśli chodzi o SID, SID, Self Intelligence Development, czyli strasznie to brzmi na język polski, czasami te słowa angielskie, sformułowania ciężko jest przetłumaczyć. Samorozwój potencjału wywiadowczego człowieka. O tym będę mówił na Szpiegu Live'ach przede wszystkim. Ja chciałem zrobić taki kurs dostępny dla ludzi, ale nawet jeśli zrobię to chyba za 100 lat, ponieważ tak dużo jest pracy rozłożonej na lata, że na to nie będę miał czasu. A chcę, żeby ta wiedza dotarła do Was, do Ciebie. Dlatego będę o tym mówił, dlatego będę w takimi infopigułami Cię atakował. Dobra, jeśli chodzi o SID, byłoby to na tyle. Teraz przeszedłbym do takiego temaciku, który od jakiegoś czasu we mnie rośnie. Mianowicie, ja go tak nazywam roboczo, trzy firmy, ale tak naprawdę chodzi tu o każdą działalność, która jest nastawiona na zysk, nastawiona na osiągnięcie konkretnego rezultatu, na korzyść, jakkolwiek ta korzyść zostanie zdefiniowana. Mianowicie, szczególnie ostatnio robiąc, dużo pracując nad materiałami do kursów certyfikowanych, stwierdziłem, że wszelkie podziały, jakie istnieją, skomplikowane firm takich, siakich, owakich, firmy można sprowadzić do trzech typów. Zresztą każdą, mówiłem, działalność nastawioną na korzyść człowieka można sprowadzić do trzech typów. Mianowicie działalność nastawiona na klienta, działalność nastawiona na konkurenta albo działalność nastawiona na totalny kanał, czyli na przetrwanie. O co chodzi? Działalność nastawiona na klienta to jest ta działalność, która odpowiada zupełnie przypadkiem za szczególny rozwój poziomu taktycznego. Szczególny rozwój tego poziomu, na którym doskonale sprawdza się w firmach marketing i dlatego jest ogromny nacisk na marketing położony, ale na marketing nie ten, który rozumiemy jako sprzedaż, na marketing rozumiany jako marketing, na marketing, który jest funkcją wspomagającą działania
wobec klienta dla klienta, dla jego korzyści, a tym samym dla korzyści firmy. Drugą firmą, drugim typem jest firma nastawiona na konkurenta i tutaj również się tak składa, że jest to przede wszystkim firma rozbudowana o zarządzanie strategiczne, czy oparta na zarządzaniu strategicznym. I jako taka, właśnie ma bardzo rozbudowane funkcje, bardzo rozbudowane sposoby, metody zarządzania strategicznego. To jest firma, która, już wiem, to jest firma, która myśli globalnie i działa globalnie. Tak to wygląda. Firma oparta na klienta myśli globalnie, a działa lokalnie. Oczywiście ja wszystko bardzo upraszczam, natomiast tak to wygląda. I trzeci typ firm. To firmy, o których mówię, kanał, totalny kanał, czyli firmy, które są nastawione na przetrwanie, jakoś to będzie. Nie wiedzą, wczoraj mówiłem o definiowaniu celu. Tam cele są niezdefiniowane, albo są, uważa się za cele rzeczy, które celami nie są. Po prostu. To jest firma, która żyje od do, byle przetrwać, łapie się tego, tamtego. Po czym to poznać? Tak, żeby nikogo nie obrazić. Załóżmy, że jest firma szkoleniowa i ona w swojej ofercie ma wszystko, uczy wszystkiego i ona bardzo chętnie pod klienta zrobi dokładnie każdy program. Nie mówię, że to jest niemożliwe, bo jest możliwe. Dlatego, że jeżeli firma wynajmuje zewnętrznych trenerów do czegoś, to jest zupełnie inny rodzaj firmy, ale tutaj możemy dokładnie analizując, przeprowadzając taki audyt tego, jaka jest ta firma, możemy dopiero określić, czy jest to firma, która jest nastawiona na klienta, firma, która jest nastawiona na konkurenta, czy firma, która jest nastawiona na kanał. Tu też bardzo fajnie przekładają się na to sprawy związane z wywiadem w biznesie, tak? Wywiad gospodarczy, wywiad konkurencyjny, wywiad biznesowy. Tego nie będę Ci dzisiaj opowiadał. Ja o tym zresztą mówię na innych moich filmach, które znajdują się na kanale YouTube. Mówię o tym również myślę, że ten temat poruszę gdzieś we wstępie, w czymś, w samym kursie CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu, który rusza całkiem niedawno. Wywiad bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I jeszcze na samko, ale piękny psiaczek idzie jak wilk. Na sam koniec chciałbym jeszcze jedną pigułę Ci walnąć. Mianowicie, wszystkie kryminały, ale mi głos poszedł do góry, wszystkie kryminały opierają się naprawdę na ukazywaniu pracy, tajnej pracy policji. Jak policja, jakie ma super techniki, sprzęt i wszystko. I kiedy czytamy, czy oglądamy, okazuje się, że tymi wielkimi tajemnicami policyjnymi jest po prostu stosowanie 7 złotych pytań. Taktyka kryminalistyczna wypracowała je już bardzo dawno. Ja te pytania podam Ci w kolejności, w której uważam, że one powinny być zadawane. Najpierw je zadam, pokażę, a później Ci wyjaśnię, jak można je też wykorzystać w życiu osobistym, normalnym. Te 7 złotych pytań w kolejności, w tej właśnie kolejności, którą ja Ci podaję, nie w kolejności, którą sobie wyczytasz w jakichś innych książkach, ponieważ chodzi mi o logikę tego, jak te pytania są stawiane. Pytanie pierwsze. Kto? Nie. Właśnie. Pomyliłem się. Tak przeczytasz to w większości opracowań. Pytanie pierwsze to kiedy? Drugie. Gdzie? Trzecie. Kto? Czwarte. Co? Piąte. W jaki sposób? Szóste. Jakimi środkami? I siódme. Dlaczego? Kiedy odpowiesz sobie na te pytania, oczywiście kiedy są oględziny miejsca zdarzenia, odpowiadasz na te pytania. Ale na te pytania możesz odpowiadać w każdej sytuacji. O, uciekłeś? Jestem. W każdej sytuacji dnia codziennego. Co to oznacza? Załóżmy, że idziemy w tej chwili, tak? Kiedy? Rankiem dnia, dziś bodajże 28 maja,
rankiem 28 maja, gdzie w ogrodzie na przepięknym klifie kto? Piotr Herman, prowadzący bloga typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl, co? Spacerował. W jaki sposób? Pieszo, nie używając żadnych maszyn, skuterów, hulajnok i czego tam jeszcze. Jakimi środkami? Środkami sił własnych mięśni. I dlaczego? Ponieważ nagrywał wspaniały, cudowny Szpiegu Live numer 3. Oczywiście to jest takie bardzo spłycone, ale te wszystkie trzy pytania mogą bardzo prosto opowiedzieć, wskazać na wszystkie cechy, parametry, które mogą nas interesować w każdej sprawie. Wrócę teraz do kryminałów. Zauważcie, że spora część kryminałów opiera się na tym, że mamy sprawę, mamy rozwiązanie, pod koniec następuje coś innego, okazuje się, że sprawcą jest ktoś inny, te 30 lat więzienia odsiedział ktoś zupełnie niewinny, ponieważ dotychczas okazuje się, odpowiedziano na 6 pytań, a nie na 7. Specjalnie to 7 pytanie zostało gdzieś tam zamieczone pod dywan i chodzi o to, że w tym pytaniu na przykład jakimi środkami okazuje się, że gość został zabity nożyczkami teściowej, a cały czas twierdzono, że został zabity jakimś kolcem, którego nie znaleziono. No właśnie, na tym się to wszystko opiera. 7 złotych pytań jest również wykorzystywanych zupełnie nie przypadkiem w dziennikarstwie, a chciałbym Ci tylko przypomnieć, że dziennikarze i pisarze kształtują naszą świadomość tu. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, tak zwane lidy, czyli te wstępniaki takie, które się czyta w gazetach najczęściej, w gazetach jak się czyta w co się wydarzyło, tak, to od razu zaczyna się kiedy, gdzie, kto, co, jak, jakimi środkami, dlaczego, to wszystko jest po kolei napisane w pierwszym zdaniu, ewentualnie w dwóch zdaniach, zwykle na czarno, elegancko. Tak samo robi się raporty analityczne, wywiadowcze, też zaczyna się od lidu. W lidzie ma być pierwsze, co jest, co wiemy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie mają czasu, dlatego, że decydenci nie mają czasu. Cóż, na dziś tyle chciałbym Ci powiedzieć. Lecę do domu na kawę, bo strasznie chce mi się pić kawę, a nie piłem dzisiaj jeszcze. I z tego przepięknego mojego ogrodu, nie prywatnego, tylko publicznego, żegnam Cię, życzę Ci miłego dnia. Szpiegul.pl, Piotr Herman, cześć!